Ja jakby szanuję ich pracę, wiem, że to jest ich praca, ale ja też mam swoją pracę i chcę, żeby ona też była szanowana. Oskarżają mnie o ustawki, co jest totalną głupotą i jakby dla mnie, mnie to obraża, bo ja naprawdę nigdy się nie umówiłam na ustawkę, ani się nie umówię. Następnie na tematy prywatne, no od studiów przez jakieś tam związki, więc wiesz, to, że akurat się wydarzyło, że mam faceta, no jakby... To tylko nie, gratulować. Jakby nie, ale nie planuję, wiesz, że jak będzie płyta, to sobie znajdę faceta, no jakby bez przesady. Albo tak samo z tymi studiami, jakby to jest, wiesz, to jest moja decyzja, ale na razie podjęły decyzję media za mnie, bo na razie jeszcze ciągle jestem studentką, więc ciekawe to jest stwierdzenie, ale... Ja koncentruję się teraz na tej płycie, teraz na klipach, wiesz, ciągle tworzymy ten czeski materiał, przygotowujemy trasę letnią, koncertową i jakby przestrzegają karawana idzie dalej. No, ja naprawdę wiem, że piszą, ja się właściwie cieszę, że piszą, że interesuje ich moja osoba, tylko czasami piszą tak nieprzyjemnie, że wiesz, że pytam, kurde, po co tam musiał dać to jedno zdanie, które tak dopiecze każdemu. I nawet nie chodzi o mnie, chodzi o moją rodzinę, o moich bliskie osoby i to jest niefajne, więc ja staram się nie czytać, tylko czytam linki, które fani wrzucają na Facebooka.